Justyna Godin, PharmD, scientist and director of DuoLife Research and Development Department. Graduate of Jagiellonian University Medical College in Krakow, she received her Doctor of Pharmacy degree from the same university and currently works there as assistant professor, teaching pharmacy students and conducting research related to drug discovery. Author of 28 scientific publications, with a total number of over 600 citations, published in professional journals with an international reach. Participant of many national and international scientific conferences and co-author of more than 20 conference papers. Holder and researcher of grants funded by the National Science Center. Since mid-2019, she has worked with the Research and Development Department of DuoLife SA, together with a team of specialists from the DuoLife Center for Innovation Research TM, and in collaboration with the Scientific Council. She is responsible for the formulation of new DuoLife dietary supplements and the notification of products in foreign markets, among others. Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę przedstawić dwa najnowsze produkty z portfolio DuoLife, a mianowicie DuoLife Fiber oraz DuoLife Fiber Powder. Czym są nowe produkty DuoLife? Są to, Szanowni Państwo, suplementy diety oparte na kompleksie rozpuszczalnego błonnika pokarmowego zawierające wysoką ilość rozpuszczalnego błonnika pokarmowego, który pochodzi z wielu brandowanych, zastrzeżonych źródeł oraz produkty te są również wzbogacone w dodatkowe, zastrzeżone formuły oparte na ekstraktach roślinnych bądź na ekstrakcie, formule drożdżowej z drożdży Saccharomyces cerevisiae. Szanowni Państwo, oba produkty, tak jak wspomniałam, cechuje wysoka zawartość błonnika pokarmowego. W jednej porcji błonnika w formie płynnej DuoLife Fiber znajdziecie Państwo 4,3 g rozpuszczalnego błonnika pokarmowego. Natomiast w jednej porcji, jednej saszetce DuoLife Fiber Powder znajdziecie Państwo 8 g czystego rozpuszczalnego błonnika pokarmowego. Dlaczego przygotowaliśmy dla Państwa ten produkt w dwóch wariantach? Produkt różni się po pierwsze formą podania. Forma płynna jest gotowa bezpośrednio do spożycia i możecie ją Państwo spożywać w porcji 50 ml bez konieczności dodawania do pokarmu. Jedynym wymogiem jest popicie takiej porcji przynajmniej szklanką płynu, najlepiej wody. Natomiast formuła ta pod kątem działania przeznaczona jest przede wszystkim dla tych z Państwa, którzy chcecie wspierać funkcję przewodu pokarmowego oraz przyswajanie składników odżywczych z diety. Forma saszetkowa, czyli w proszku, jest formą bardzo bogatą w błonnik pokarmowy rozpuszczalny. Nadaje się ten błonnik jako dodatek do Państwa ulubionego napoju niegazowanego bądź do posiłku. Możecie Państwo wykorzystać tę formę do zagęszczania zup, do zagęszczania sosów, czy też zastosować ją do wypieków. Możecie Państwo liczyć przy okazji stosowania tego produktu na wsparcie funkcji przewodu pokarmowego, układu odpornościowego oraz układu nerwowego. Szerzej o składnikach produktów i walorach prozdrowotnych opowiem za moment. Dlaczego, Szanowni Państwo, zdecydowaliśmy się przygotować dla Was formuły oparte na błonniku pokarmowym? Wszyscy zapewne słyszeliśmy, znamy tą nazwę błonnik pokarmowy z życia codziennego. Wiemy, że błonnik powinien na co dzień gościć w naszej diecie. Jakie są zalecane normy spożycia?
Szacuje się, że mniej więcej według doniesień Światowej Organizacji Zdrowia to spożycie powinno oscylować w granicy 30 do 40 gramów na dobę dla przeciętnej osoby dorosłej. W Polsce mówi się o około 30-35 gramach na dobę. Inna norma podaje około 14 gramów błonnika na każde 1000 kilokalorii w diecie. A jak to, Szanowni Państwo, jest w rzeczywistości? Niestety spożycie błonnika pokarmowego wraz z dietą nie tylko wśród Polaków, ale i na całym świecie jest zbyt małe. Mówi się mniej więcej o spożyciu połowy wartości zalecanych. W Polsce jest to około 15 gramów na dobę na osobę dorosłą, przeciętną osobę dorosłą. Jest to, Szanowni Państwo, zbyt małe spożycie. Dlatego, by wspomóc naszą dietę, korzystnie jest stosować mądre preparaty pozwalające uzupełnić błonnik pokarmowy podawany z dietą, w tym suplementy diety. Nasze suplementy diety, które obecnie zagościły w portfolio DuoLife, cechuje zawartość wysoka rozpuszczalnego błonnika pokarmowego, brandowanego o wielu udokumentowanych klinicznie i przedklinicznie właściwościach prozdrowotnych. Co więcej, jest to błonnik łagodnie, powoli fermentujący w jelitach, wpisujący się w bardzo korzystną dla Państwa dietę, oszczędzającą Wasz przewód pokarmowy, minimalizującą takie dolegliwości jak wzdęcia czy nadmierne gazy. Jest to tak zwana dieta low FODMAP. O wszystkich zaletach błonnika będę się starała krótko opowiedzieć już za moment. Dla kogo, Szanowni Państwo, nadają się te produkty? W zasadzie dla każdego z nas. Błonnik jest nieodzownym składnikiem zdrowej diety, ponieważ wspiera przede wszystkim funkcję przewodu pokarmowego, działając jako tak zwany czynnik prebiotyczny, czyli stymulując rozwój naturalnej, dobroczynnej mikroflory jelitowej. Ponadto błonnik rozpuszczalny, który jest zawarty w produktach DuoLife, jest zdolny do chłonięcia wody, absorbowania wody i pęcznienia w obrębie przewodu pokarmowego, poprawiając w ten sposób pasaż jelitowy, perystaltykę jelitową i dając przedłużone uczucie sytości. Sprawdzi się więc doskonale dla tych z Państwa, którzy za pomocą tych produktów będą chcieli wspomóc proces kontroli wagi oraz odchudzania. Co więcej, Szanowni Państwo, błonnik sprzyja również powolnemu, wolniejszemu przyswajaniu glukozy czy cholesterolu z jelit, przez co reguluje poziom glukozy i cholesterolu we krwi, pomagając nam zachować optymalną kondycję naczyń krwionośnych, układu krążenia i optymalne ciśnienie krwi. Błonnik wspiera również procesy antyoksydacyjne, pomaga usunąć nadmiar szkodliwych produktów przemiany materii czy toksyn z organizmu. Sprzyja również przyswajaniu innych składników odżywczych z diety. Co ważne, proszę Państwa, błonnik ma możliwość również wspomagania funkcji układu odpornościowego oraz układu nerwowego, ponieważ sprzyjając namnażaniu pożytecznych drobnoustrojów, wpływa na poprawę funkcji układu odpornościowego, poprawę bariery jelitowej, która jest pierwszym naszą obroną przed atakiem drobnoustrojów chorobotwórczych oraz sprzyja funkcjonowaniu układu nerwowego. Szanowni Państwo, dodatkowo błonnik firmy DuoLife w formie płynnej dzięki zawartości dodatkowych formuł zastrzeżonych, niebłonnikowych, sprzyja walce ustroju ze stanami zapalnymi, pomagając łagodzić dolegliwości ze strony jelit na tle zapalnym oraz poprawia przyswajanie z diety takich składników odżywczych jak aminokwasy czy nienasycone kwasy tłuszczowe omega. Dlatego bardzo korzystnie będzie połączyć błonnik płynny na przykład z produktem ShapeCoat Protein Shake, ponieważ wspomoże on przyswajanie aminokwasów zawartych w shake'u.
Płonnik natomiast w formie saszetkowej, ze względu na bardzo wysoką zawartość korzystnego, rozpuszczalnego, powoli fermentującego błonnika pokarmowego, wpisze się głównie we wsparcie funkcji przewodu pokarmowego, układu odpornościowego, układu nerwowego, a dzięki dodatkowej zastrzeżonej formule z drożdży, Saccharomyces cerevisiae, będzie wspierał Państwa dietę w dostarczenie nukleotydów. Jest to ważny składnik diety, mało znany i niedoceniony, o którym za chwileczkę jeszcze kilka słów będę miała przyjemność powiedzieć. Szanowni Państwo, dlaczego błonnik rozpuszczalny zawarty w produktach DuoLife będzie korzystny szczególnie dla Państwa organizmu i dla Państwa diety? Ponieważ jest to w większości błonnik wpisujący się w tak zwaną dietę low FODMAP. Jest to dieta oparta na niskiej zawartości sacharydów wolno wchłanianych bądź nietrawionych, niewchłanianych, ale szybko fermentujących w jelicie, takich jak znana Państwu laktoza czy też fruktoza albo alkohole typu mannitol i sorbitol, które szybko fermentując w jelicie mogą powodować wzdęcia, bóle brzucha, nadmierne gazy. Błonnik zawarty w produktach DuoLife fermentuje bardzo powoli, stopniowo, dlatego nie prowadzi do nagromadzenia się tych produktów fermentacji i minimalizuje objawy typu wzdęcia czy nadmierne gazy. Jest bezpieczny dla Państwa jelit i w 100% mogę zapewnić, że spożywanie tego typu błonnika będzie korzystne dla Państwa funkcji przewodu pokarmowego, odpornościowego, układu czy też układu nerwowego. Szanowni Państwo, oba produkty błonnikowe cechują również wyróżniki typowe dla produktów DuoLife. Są to produkty w 100% naturalne, pozbawione niepotrzebnych dodatków, takich jak sztuczne wypełniacze, sztuczne substancje słodzące czy konserwanty, bogate natomiast w naturalne ekstrakty, naturalne formuły zastrzeżone oraz błonnik pokarmowy. Są to formuły również, w których nie znajdziecie Państwo glutenu, co jest ważne, ponieważ błonnik bardzo często pozyskiwany jest z produktów zbożowych. Tutaj tego nie ma. Dieta bezglutenowa jak najbardziej pozostaje w zgodzie z tymi produktami. Jest to produkt również odpowiedni dla wegan i wegetarian. I przypomnę, że działanie prozdrowotne zawartych w obydwu produktach składników zostało udokumentowane badaniami klinicznymi i przedklinicznymi oraz doniesieniami naukowymi. I porcja dobowa zarówno w przypadku błonnika płynnego, jak i w przypadku błonnika w saszetkach odpowiada tym porcjom, które zostały zastosowane w badaniach klinicznych i testach przedklinicznych. Szanowni Państwo, błonnik rozpuszczalny jest tym błonnikiem najcenniejszym dla naszej diety. To on jako jedyny ma możliwość pobudzać namnażanie mikroflory jelitowej oraz sprzyjać optymalnemu poziomowi glukozy i cholesterolu we krwi, a więc optymalnej kondycji naczyń krwionośnych. Dlatego bardzo ważny jest fakt, że właśnie ten typ błonnika znajdziecie Państwo w preparatach DuoLife. Błonnik ten, ze względu na fakt, iż ma zdolność pęcznienia w przewodzie pokarmowym, zwiększa gęstość i objętość masy i treści jelitowej, sprzyjając optymalnej perystaltyce, pomagając zapobiegać zaparciom, wspierając również uczucie sytości, a więc pomagając kontrolować wagę. To są preparaty, które bardzo dobrze sprawdzą się u tych osób, które chciałyby wspierać proces kontroli wagi. Oczywiście wpływają korzystnie na funkcję przewodu pokarmowego, tak jak powiedziałam, również na kondycję naczyń krwionośnych oraz błonnik zawarty w tych produktach będzie wspierał funkcję układu odpornościowego i nerwowego.
Szanowni Państwo, przybliżając formułę płynną produktu DuoLife, czyli DuoLife Fiber, będziemy mogli powiedzieć o czterech źródłach rozpuszczalnego błonnika pokarmowego. Wśród nich będzie to zastrzeżona formuła błonnika z indyjskiej fasoli guar o nazwie Sun Fiber oraz błonnik z akacji Fiber Gum. Ponadto będziemy mieć tutaj ekstrakt z korzenia koniak, bogaty w glukomannany, to też forma błonnika rozpuszczalnego, i pektynę ze skórek owoców cytrusowych. Preparat został wzbogacony w dwa brandowane składniki formuły zastrzeżone. Jest to formuła Boswellin z ekstraktu kadzidłowca indyjskiego Boswellia serrata, bogata w kwasy bosfeliowe, które sprzyjają łagodzeniu dolegliwości ze strony jelit na tle zapalnym. Dodatkowo w preparacie zawarta jest formuła astragin z ekstraktu żeńszenia fałszywego Panax noto ginseng i traganka błoniastego Astragalus membranaceus, które to ekstrakty sprzyjają przyswajaniu składników odżywczych z diety. To działanie jest udokumentowane badaniami naukowymi. Mamy tutaj zwłaszcza wpływ korzystny na przyswajanie aminokwasów, nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega. Oraz formuła astragin sprzyja również, Szanowni Państwo, łagodzeniu dolegliwości jelitowych związanych z procesami zapalnymi. Dlatego DuoLife Fiber Liquid szczególnie nada się dla tych z Państwa, którzy chcą wspierać kondycję przewodu pokarmowego, a mają często problemy jelitowe związane ze stanami zapalnymi. Szanowni Państwo, zawarty w produkcie błonnik Sun Fiber jest błonnikiem wolnofermentującym, wpisującym się w omówioną już wcześniej dietę Low FODMAP, pozyskanym z indyjskiej fasoli guar w procesie hydrolizy. Błonnik ten różni się od gumy guar, jest znacznie łagodniejszy dla jelit, a przez to, że został zhydrolizowany, jest znacznie mniej lepki, wiąże mniej wody, a zatem jest bezpieczniejszy dla jelit. Szanowni Państwo, formuła Fiber Gum wspiera działanie formuły Sun Fiber, wpisując się również w prozdrowotne działanie błonnika pokarmowego. Obie formuły zastrzeżone sprzyjają namnażaniu dobroczynnych drobnoustrojów jelita, głównie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. W przypadku formuły saszetkowej DuoLife Fiber Powder również mamy zawartość bardzo wysoką rozpuszczalnego błonnika pokarmowego pochodzącego aż z czterech źródeł i trzech formuł zastrzeżonych. Znany już z formuły płynnej kompleksu Sun Fiber, pozyskanego z indyjskiej fasoli guar, wpisującemu się w dietę Low FODMAP, a więc wolno fermentującego błonnika korzystnego dla naszych funkcji przewodu pokarmowego. Ale mamy tutaj również formułę Nutriose, pozyskaną z, jest to błonnik kukurydziany, pozyskany z kukurydzy, bardzo wolno fermentujący i bardzo korzystny dla jelit, którego działanie sprzyjające funkcjom przewodu pokarmowego oraz procesowi kontroli wagi jest udokumentowane badaniami klinicznymi. Co więcej, mamy tutaj formułę Inavea, pochodzącą z organicznego miąższu baobabu i z akacji Seyal, która wspiera funkcję przewodu pokarmowego, odpornościowego i nerwowego. Jest to również błonnik rozpuszczalny. Dodatkowo mamy formułę nukleotydową Immunel, o której już wspominałam, standaryzowaną na 60% zawartość nukleotydów. Szanowni Państwo, nukleotydy są składnikiem diety nisko przetworzonej, które są bardzo niedocenianym składnikiem naszych posiłków, a bardzo cennym. Nukleotydy stanowią materiał budulcowy dla cząsteczek sygnałowych, a co najważniejsze dla kwasów nukleinowych wchodzących w skład naszego materiału genetycznego.
Ich suplementacja według doniesień naukowych w postaci formuły Immunel sprzyja utrzymaniu korzystnej bariery jelitowej, poprawia kondycję komórek nabłonka jelitowego. Dlatego tak cenną formułę zawarliśmy również w naszym produkcie. Szanowni Państwo, również produkt w formie saszetkowej wpisuje się w ideę diet Low FODMAP, błonnika wolnofermentującego, korzystnego dla Państwa przewodu pokarmowego. Jak spożywać nasze produkty? DuoLife Fiber w postaci płynnej przyjmujemy w porcji 50 ml na dobę, popijając dodatkową szklanką płynów. Im większe jest spożycie płynów przy dozowaniu błonnika, tym lepiej, ponieważ zapobiega to nadmiernemu gęstnieniu treści w przewodzie pokarmowym i zapadciom. Formuła ta przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia. Formuła w postaci proszku w saszetkach przeznaczona jest nie tylko dla dorosłych, mogą ją już spożywać również dzieci od 6 roku życia, a także kobiety w ciąży i karmiące. Przy czym dla dzieci między 6 a 12 rokiem życia oraz kobiet w ciąży i karmiących zalecamy konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania produktu i dostosowanie ilości przyjmowanego błonnika do zaleceń lekarza. Szanowni Państwo, jedna uwaga, a właściwie dwie. Przy stosowaniu błonnika pamiętajmy zawsze o przyjmowaniu odpowiedniej ilości płynów. Po piciu porcji błonnika dodatkową ilością płynów bądź w przypadku saszetkowego błonnika rozpuszczenie w szklance napoju i popicie jeszcze dodatkową ilością niegazowanego napoju. Natomiast w przypadku leków, których przyswajanie może być opóźnione przy spożywaniu błonnika, zaleca się, aby spożywać leki przynajmniej godzinę przed lub 2 godziny po spożyciu porcji błonnika. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że chociaż częściowo udało mi się przybliżyć Państwu bardzo cenne walory nowych produktów DuoLife. Produktów, które przypomnę, wpisują się w dietę każdego z nas, dlatego nadają się tak naprawdę do stosowania przez każdego z nas, powinny zagościć w naszych domach jako uzupełnienie naszej codziennej diety i z wpływem prozdrowotnym na funkcję naszego przewodu pokarmowego, układu immunologicznego, nerwowego i również na proces kontroli wagi. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Było mi niezmiernie miło spotkać się z Państwem. Dziękuję bardzo.